Witajcie w kolejnym odcinku Menadżera Żużlowego. Miejmy nadzieję, że będziemy jak ten Feniks, który powstanie z kapitalistycznych popiołów i uda nam się wrócić na właściwe tor, jeżeli chodzi o nasz klub i zacząć osiągać wyższe sukcesy, jak dotąd nie osiągnęliśmy aż takich sukcesów. Raz udało nam się awansować do ligi wyżej, a od tamtego czasu jest niestety tylko gorzej, ale miejmy nadzieję, że te czasy już powoli mijają no i przy, przychodzi już ten moment właśnie odbicia się od samego dna, no i niżej upaść nie możemy. Ale mówię, tak jak ten Fenix, będziemy się teraz wznosić już tylko wyżej i wyżej. Mamy 2 maja już, także... No niewiele sezonu za nami. Myślę, że... Tutaj uszkodzenia zero jest na tym motocyklu. Tutaj jest więcej tych... Może będziemy każdać Maxowi startować tutaj na gorszym motocyklu w indywidualnych zawodach. Być może uda się wtedy powalczyć... Widzę jakieś punkty. No niestety defekt defekt. Za dużo na tym motocyklu nasz zawodnik niestety nie będzie w stanie zrobić. No ale spróbujemy nie, chociaż w tym sezonie jakieś punkty otrzymać w tabeli, bo jak na razie to ta tabela nie prezentuje się zbyt imponująco. E, na ten moment zajmujemy ostatnie miejsce z zarobkiem punktowym zerowym. No i w małych punktach też mamy prawie e, minus 200, tak więc nie jest najlepiej. Natomiast e, tak jak zawsze jestem dobrej myśli. No, i uważam, że, że to jest już ten punkt przełamania i powrót do formy naszego zespołu. Od przyszłego sezonu zaczynamy walczyć normalnie o, e, o osiągnięcia w lidze. No, i być może też uda się powalczyć o jakieś osiągnięcia indywidualne zawodników. Ale na razie musimy troszeczkę tych pieniędzy jeszcze dołożyć, żeby nasi zawodnicy mieli na czym startować w tych zawodach. No, i przed nami zawody ligowe. Zobaczymy, jak nasi zawodnicy tutaj spiszą się w tych zawodach przeciwko Lublinowi. No, i będziemy startować na swoim stadionie. No, i wybieramy skład na ten mecz. Tak więc y powiedzmy, że wybierzemy sobie mniej więcej taki skład tutaj Szałkiewicza. Tam gdzieś w środku. E I tutaj nie pamiętam, którego zawodnika powinienem wystawić. Jako tego ostatniego naszego seniora. Kondycja jest bardzo niska u naszych zawodników. Nie mam pojęcia, co to spowodowało. Formy też strasznie niskie. Nie, mam... Nie wiem właściwie skąd to się teraz wzięło. No cóż, będziemy musieli nad tym popracować, już na pewno w przyszłym sezonie wysłać ich na pełnoprawne obozy szkoleniowe, tak żeby mogli nad tą formą czy kondycją popracować i być lepiej przygotowanym do sezonu. A na razie będziemy po prostu próbować przetrzymać jakoś do końca sezonu. Eee, e, takie warunki jak teraz mamy, chociaż doprowadzić do końca. Okej, okay, Zawalnickiego myślę, że możemy dać tutaj. Zekrysta, no i. Luboński na przykład byłby tutaj dobrym wyborem. Hojka może? Hojka jest całkiem niezłym zawodnikiem. A Brucha, No tutaj gorzej jest niestety u tego zawodnika. A Zawalnicki ma tutaj 18 lat takiej umiejętności. No Zekryst nie jest aż takim mocnym zawodnikiem, w takim razie może powinniśmy wybrać tutaj Hojka i Lubońskiego. Żeby to oni startowali w tych zawodach i tak spróbujemy zrobić. Luboński jest młodszy za e, Nie, przepraszam, są w tym samym wieku. o w tym samym wieku. No dobra, to może Lubońskiego spróbujemy puścić w tych zawodach. No i zobaczymy, jak taki skład nasz spisze się w tym meczu. E, będziemy jechać przy 2000 publiczności, na prawie 2100. Pogoda fatalna, więc zobaczymy, jak będą się nasi zawodnicy spisywać w takich warunkach pogodowych. No i miejmy nadzieję, że będą sobie radzić jak najlepiej. Pierwszy bieg. No od razu bardzo kiepski start, także kolejne i kolejne... O, tutaj Hojka z przełamaniem zdobywa dwa punkty na swoje konto, tak więc na koncie tego zawodnika już trzy punkty. Podobnie Szałkiewicz z trzema punktami, a wszyscy nasi pozostali zawodnicy, no niestety bez formy. Krakowiak dwa punkty również. Tak, tak więc mamy trzech zawodników, którzy tak naprawdę punkty zdobywają do naszego zespołu. Rotawanicki jeszcze z jedną jedynką, ale to pewnie jest wypadek przy pracy niestety. Tutaj Chojka już e, gorzej, ale nadal z jednym punktem. Zawalnicki 0. Krakowiak-Grzesiak też bardzo kiepsko para. Szałkiewicz wygrywa to, ten bieg. No i Romański jeszcze z jednym punktem. Jednym punktem. Tak więc zwycięstwo 4-2 w tym biegu. No to jest pierwsze nasze zwycięstwo biegowe w tym meczu. Myślę, że na więcej bym nie liczył. E, niestety nasi zawodnicy nie są aż tak mocni. Chociaż tutaj widzimy remisowo jeszcze na 3-3. Ale tak czy inaczej e, mecz już i tak jest przegrany. Chociaż w całym meczu zdobywamy aż jedno zwycięstwo biegowe i jeden remis, wszystkie inne pozostałe wyniki, niestety, na korzyść naszego rywala. No i ewidentnie widzimy zawodników, jakie powinni wystartować w biegu 15 pośród naszych zawodników. Tutaj na 14. Hojka oczywiście wybierzemy i być może powinniśmy wybrać również na przykład Romańskiego. No i w ostatnim biegu, niech pojedzie Krakowiak, w takim razie z no, tutaj również po 5.1.5.1 No, niestety przekrywamy to spotkanie 67 do 23. E, tak więc no, to jest bardzo nieprzyjazny dla nas wynik. No, mam nadzieję, że, że to wszystko wkrótce się poprawi, że faktycznie e, pewnie wy, tak samo jak i ja, jesteśmy już zmęczeni patrzeniem na to. Jak, jakimi chłopcami do bicia jesteśmy w tym momencie w lidze? Ale przynajmniej finansowo już o wiele lepiej wyglądamy. 60 prawie 8 tysięcy po meczu na nasze konto wpływa, tak więc to jest bardzo solidny przychód. Eee, no i do końca sezonu jesteśmy w stanie jeszcze troszeczkę pieniędzy odłożyć. Eee, myślę, że też pod koniec sezonu nie będzie zbyt dużych wydatków, żeby kontrakty poprzedłużać. Tak więc zostaną pieniądze na sprzęt, na obozy treningowe. No i miejmy nadzieję, że do przyszłego sezonu będziemy nieco lepiej przygotowani niż do tego. Ciągle wszystko kręci się to wokół tych pieniędzy, ale no, nie chciałem korzystać z jakichś tam innych dodatkowych sposobów na to, żeby tutaj się pieniędzmi wesprzeć. Wolałem powalczyć o to, żeby jednak zrobić to zgodnie z zasadami gry. No i jakoś się to udaje, niestety cierpi na tym troszeczkę tutaj forma naszych zawodników przez kolejne sezony. Tak czy inaczej myślę, że jesteśmy w stanie sobie poradzić i wyjść z tego. Tak, ja na pewno będę autor jeszcze walczył, nie poddaję się tak łatwo. No, i zobaczymy. Przed nami kolejny mecz, to jest chyba szósta kolejka rundy zasadniczej. Tym razem na wyjazd. Wybieramy skład bardzo podobny albo nawet taki sam co w poprzednich zawodach. Tutaj jeszcze tylko sprawdzę, którzy zawodnicy mają formę powyżej 100. No to Grzesiak, Krakowiak i, Z... i Szałkiewicz mają tutaj taką formę. No, kondycyjnie nasi zawodnicy bardzo, bardzo źle wyglądają. Chyba będę musiał popracować jeszcze nad treningami ich. Eee, będę musiał zajrzeć tam w ich plany treningowe. Tymczasem wybierzmy już ten skład do końca, tak żebyśmy mogli odjechać to spotkanie. Szałkiewicza może zamienimy z romańskim tym razem. No I tutaj jeszcze brakuje nam jednego zawodnika. Grzesiak, Romański, Szałkiewicz, Krakowiek. Kogoś mi brakuje. O kim zapomniałem tutaj ważnym zawolnicki. Czy to jest ten zawodnik, którego tutaj chciałem stawić? Chyba tak. To powiedzmy, że to tak będzie wyglądać. No i tutaj. Chojka i Luboński, jako nasi juniorzy w tym meczu. Eee, przeciwko kolejarzowi pole pojedziemy tutaj i miejmy nadzieję, że jakieś punkty uda nam się również, e, zwycięstwa biegowe uda nam się osiągnąć, niestety kiepsko to wygląda. Żaden z naszych zawodników dzisiaj nie jest w stanie zapunktować więcej niż jeden punkt na swoim koncie. No tak więc bardzo kiepsko startujemy w tych zawodach już mamy, jeszcze nie wygraliśmy żadnego biegu. Jeszcze nie zremisowaliśmy żadnego biegu i jeszcze żadnego biegu nie przegraliśmy mniej niż 1 do 5. Ciężka decyzja, jeżeli chodzi o biegi nominowane, bo mamy tak wyrównane zdobycze punktowe wśród naszych zawodników, że ciężko wybrać spośród nich jakiegoś gorszego lub lepszego. No ale mimo wszystko musimy jakieś ustalić tutaj składy na te biegi nominowane. No i odjechać już do końca, tak więc spotkanie przegrywamy 75 do 15. To no bardzo mocno boli, ta porażka. Niestety nasi przeciwnicy na swoich kontach mają tylko trójki, dwójki, my tylko zera i jedynki. Tak więc po naszej stronie system binarny, a u przeciwnika system wygrywający. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś odwróci i będziemy mogli im wtedy odpłacić pięknym za nadobne. No i kolejny dzień mija. 14 maj. Troszkę pieniędzy nam ubyło, ale myślę, że do czasu... E... No, po kolejnym spotkaniu... Na naszym stadionie myślę, że troszeczkę odrobimy też tych pieniędzy. Musiałbym zobaczyć faktycznie te treningi, jak one się tutaj prezentują. Także nasi zawodnicy nie są w stanie się wyrobić, jeżeli chodzi o formę. Chociaż nie są zbyt wysokie te treningi. Mam nadzieję, że one... Myślę, że powinienem i tak je zostawić na takim poziomie. Chociaż widać, że... Częste starty na to, że Zawodnik jest ostatnio w niższej formie. To wszyscy ci zawodnicy są w niższej formie. No może nie wszyscy. Ale myślę, że może warto byłoby faktycznie te treningi teraz im pozmniejszać i ustalić treningi ogólnej dyspozycji. Może tak właśnie powinniśmy zrobić. Próbujmy w takim razie poobniżać te treningi naszym zawodnikom. I w ogólną dyspozycję jak najwięcej dać, też niech sobie odpoczywają nasi zawodnicy, wszystko. Chociaż akurat Bogu mi to nic nie jest jemu nie będziemy zmieniać planu treningowego. Tutaj pozdejmujemy wszystkie te wszystkie te mm, treningi, no i wszystko intensywnie ustalimy na ogólną dyspozycję. Niestety kondycja i forma naszych zawodników też bardzo nisko jest na ten moment. Psychika już też jest tutaj niepotrzebna u tego zawodnika. E, Hieronim Luboński, u niego treningi są o, właściwie to nie pamiętam jakie on miał tutaj obciążenie, no ale mimo wszystko i dla niego też ogólną dyspozycję damy nawet dla naszego Szałkiewicza tutaj myślę, że powinniśmy ustalić właśnie e, ogólną dyspozycję. Chociaż z drugiej strony on tam ma 100 100 ileś, 109 formy chyba w tym momencie. Kondycja pewnie troszeczkę gorzej u niego wygląda. No, kondycja jest w bardzo, bardzo tragicznym stanie, więc nie mu też obniżymy tutaj treningi. A ustawimy też coś na ogólną dyspozycję. No i jeszcze tylko dwóch zawodników no tutaj zostało, aby to ustalić. Więc yy, Zawalnicki i Zekryst prawdopodobnie jest tym ostatnim zawodnikiem, którego tutaj będziemy ustalać plan treningowy. No i tak to właśnie wygląda, chociaż on tutaj z kondycją troszeczkę lepiej wygląda, ale ze względu na to, że on nie jeździ w żadnym meczu. Może powinniśmy wymienić go na przykład za Hojkę albo za Lubońskiego w jednym meczu. No nie wiem, myślę, że, że powinienem nad tym pomyśleć tuż przed kolejnymi zawodami. Na razie zobaczymy, jaki wpływ będą miały te plany treningowe, które teraz zostały ustalone. Zobaczymy, czy to coś zmieni w formie albo kondycji naszych zawodników. Miejmy nadzieję, że bardzo duży będzie miał to wpływ, chociaż. No, ciężko będzie to bardzo szybko zauważyć. Potrzeba czasu, żeby zauważyć jakieś zmiany tutaj prowadzone przez nas, żeby efekty tego były widoczne. Tymczasem przed nami siódma runda, zasadnica drużynowych mistrzostw Polski. No i zobaczymy, kto w tej rundzie będzie naszym przeciwnikiem. Eee, Okej, okay. w tej rundzie będziemy pauzować. Tak więc e, to była siódma, czyli ósma. ósma, 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 ile z drużyn? Czy my ósmej też nie będziemy w takim razie pauzować? No nie pamiętam, oczywiście, że nie pamiętam. A przekonamy się o tym już za chwilę, bo właściwie e, myślę, że szybko przejdziemy właśnie do kolejnej kolejki. I tak jak mówiłem, właśnie ta kolejka również będzie pauzowana przez nasz zespół. No i wszystkie już pozostałe kolejki będziemy jechać do końca sezonu. Tak więc, jeszcze po, nad formą możemy popracować mimo wszystko. Tymczasem, indywidualne mistrzostwa Małopolski w Krakowie odbędą się z udziałem dwóch naszych zawodników, a więc Wincentego Grzesiaka i Maksa Szałkiewicza. Miejmy nadzieję, że. No A się zawodnicy tutaj coś pokażą, co potrafią. Szałkiewicz jest w dosyć dobrej formie, chociaż już troszeczkę gorzej. Ten zawodnik ma tendencję do dobrych początków zawodów, gorzej potem wyglądają jego kolejne starty. No i tak też nie zajmuje żadnego miejsca na podium, niestety znajduje się dopiero na siódmym miejscu w tych zawodach. Niemniej znajduje się powiedzmy w pierwszej dziesiątce, no i notuje na swoim koncie przyzwoity występ w zawodach indywidualnych. No i zobaczmy, tutaj będzie się powoli też, mam nadzieję, zbliżać ta kolejna runda zasadnicza, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak po tych zmianach treningowych wygląda nasz zespół. Mnóstwo tutaj nominacji dla naszych zawodników. Nie będę czytał wiadomości, po prostu tutaj sobie przejdę i to wszystko zobaczę. Jako rezerwowi są nasi zawodnicy tutaj poustawiani. Tutaj też większość, tylko Szałkiewicz jako podstawowy zawodnik. Myślę, że pozwolimy tym wszystkim naszym zawodnikom na takie udziały w zawodach. Ze względu na to, że jak już będą mieli jakąś okazję, to może coś pokażą, ale jako rezerwowi to też zbyt dużo szansy na to mieć nie będą. Tymczasem chciałem zobaczyć, zanim jeszcze przejdziemy do zawodów najbliższych, to chciałem zobaczyć, czy już widać jakieś zmiany w formie naszych zawodników. Forma kondycji, no troszeczkę lepiej to już wygląda, tylko że chciałbym przypomnieć, że pauzowaliśmy teraz dwie kolejki, no i różnie to może wyglądać, kiedy wrócimy już do regularnych. E Rozgrywek do, do meczu po prostu po tych dwóch tygodniach przerwy. No i dziewiąta runda zasadnicza drużynowych nowych mistrzostw Polski. Zobaczymy, czy to będzie runda u siebie. Mam nadzieję, że to będzie mecz u siebie i tak to też wygląda przeciwko kolejarzowi Opole. Zobaczymy, jak będą wyglądać po zmianach w treningach nasi zawodnicy teraz. Tak więc ustalamy ten sam skład jak na mecze poprzednie. Tutaj może. Może powinniśmy dać szansę Zekrystowi na przykład i Hojka czy Luboński tutaj by się lepiej sprawił. No myślę, że ojca powinniśmy dać też tutaj szansę razem z Zekrystem. Mam nadzieję, że będą w stanie dużo zrobić. Wspaniała pogoda, mimo takiej pogody niestety tylko 2600 widzów przychodzi na nasz stadion. No i cóż, zobaczymy jak będziemy sobie radzić po tych zmianach. Na razie nie wygląda to za dobrze, ale może wystąpi jakieś przełamanie. Na przykład tutaj Szałkiewicz na pierwszym miejscu, niestety Romański jako ostatni przyjeżdża. No i tyle z takiej radości. Szałkiewicz z dwójką na swoim koncie, także ten zawodnik już pięć punktów na swoim koncie ma. Zobaczymy, jak będą sobie daje radzić naszej zawodnicy. Tutaj mamy remisowo 3-3. Tak więc też całkiem nie najgorzej. Mimo tego, że i tak mocno przegrywamy w tych zawodach, to cieszą mnie każde remisowe i wygrane biegi naszych zawodników. Kolejne trzy punkty Szałkiewicza i Romański znowu ostatni, ale Szałkiewicz naprawdę w dobrej dyspozycji jest. To jest zawodnik, który no troszeczkę może marnuje się w naszym zespole, ale bardzo mocno chcę, żeby on był podstawowym e, podstawową siłą napędową naszego zespołu kolejne punkty dla Grzesiaka, tak więc i on dzisiaj trzy punkty na swoim koncie zobaczymy jak poradzi sobie w swoim piątym starcie Chojka z trzema jedenkami, zakres 3-0, no niestety tu kiepsko to wygląda, Romański kolejne 0 e, Krakowiak trzy punkty na swoim koncie, no i mamy już chociaż zawodników na bieg 15 e, no tak, ale chyba Grzesiakowi w takim razie nie damy szansy na. No nie, będzie miał, tak, będzie miał możliwość tego piątego startu, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Eee, Grzesiaka tutaj puścimy razem z. chociaż Chojka ma tutaj te punkty. No dobra, niby teoretycznie powinien Chojka tutaj pojechać. Bo ma dużo punktów, ale te jego punkty są takie dosyć niepewne. A mimo wszystko. Spróbujemy właśnie tak wystawić taki skład do biegów nominowanych. No i niestety 1, 5, 5, 1. Zaraz, chwila. Było 1, 5 i 5, 1. No tak, wygraliśmy w ostatnim biegu 5 do 1. I tym sposobem zmniejszyliśmy troszeczkę przewagę naszego wroga. Nadal jednak przegrywamy 61 do 29. Wynik nadal niezadowalający w żaden sposób. Ale już i tak jest lepiej niż 75, 15. Trochę więcej pieniędzy na naszym koncie. O ciężko będzie to wszystko tak naprawdę odbudować jednak. Tutaj niewiele wyjdziemy na plus. Musimy zakończyć e, sezon i zobaczyć, jak wtedy będą pieniądze wpływać na nasze konto, kiedy nie będziemy wypłacać żadnych premii, żadnych e, żadnych wypłat naszym zawodnikom. Wtedy zobaczymy ile pieniędzy uda się jeszcze odłożyć do naszego e, konta klubowego. Tymczasem przed nami kolejna runda zasadnicza. No i tym razem pewnie na wyjazd. Oczywiście, że tak. Skład wybieramy bardzo podobny. Myślę, że, że nadal jako para juniorska pojedzie tutaj Chojka z Zekrystem. Chociaż na, na przykład gdybyśmy Lubońskiego z Zekrystem puścili. Chociaż forma u tych dwóch zawodników jednak wygląda nieco lepiej niż u Zekrysta. Tak więc Chojka z lubońskim puścimy. Mimo wszystko, e, żeby zekryst. E, inaczej Zekryst powinien jeździć więcej zawodów, natomiast my chcemy tutaj jeszcze może jakieś punkty zdobyć w lizę. Może uda się to, więc będę wystawiał najmocniejszy skład jaki to jest tylko możliwe na ten moment. A eee... no i wystawiajmy resztę zawodników w takim razie do składu, bo tu nie ma na co czekać. Romański z Szałkiewiczem w parze. Może powinienem te pary też zamieniać, ale myślę, że niewiele by to zmieniło. Gdyby na przykład Krakowiaka z Szałkiewiczem puścić na początek, to może by było coś ciekawego. Może tak spróbuję zrobić. Zamienię w takim razie Tutaj Grzesiaka z Szałkiewiczem. Tutaj wrzucimy Zawalnickiego, Mariusza. Eee, tutaj Luboński z Chojką. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy te zmiany tutaj cokolwiek wniosą do naszego zespołu. I czy cokolwiek się zmieni. Już Szałkiewicz z Krakowiakiem na 4-2 tylko przegrywają. Tak więc nie najgorszy start, ale potem już pewnie wszystko wróci do normy. Tak kolejne po 5-1 niestety porażki. Również Szałkiewicz z Krakowiakiem na 5-1 przegrywają. Ale Romański z Grzesiakiem przywożą wynik 3-3, tak więc pierwszy remis biegowy w tym spotkaniu. Szałkiewicz z Krakowiakiem również przywożą 3-3, tak więc kolejny remis biegowy. Tutaj 2-4, także nie jest aż tak źle, już nie przegrywamy wszystkiego na 5-1. No niemniej na pewno oczekiwalibyśmy lepszych wyników ze strony naszych zawodników. Krakowiak dzisiaj tylko dwa punkty. No, bardzo kiepsko to niestety wygląda. Romański z Szałkiewiczem dzisiaj najmocniejszy to nie pojadą w biegu 15. No, a w biegu 14 to już nie wiem kogo puszczać czy Krakowiak. No, myślę, że Krakowiak mimo wszystko powinien tutaj pojechać. Eee, no i w biegu 15 Szałkiewicz z Romańskim. Zobaczymy co to zmieni. Tutaj i tak pięć jeden. Tutaj 3-3, bo Szałkiewicz wygrywa w biegu 15. No, niestety to jest nadal wynik przegrany. Eee, 65 do 25. Tak więc nadal też bardzo wysoki wynik. No, musimy nad tym wszystkim pracować. Ja wiem, że to naprawdę się źle patrzy na to, na te wyniki, ale wrócimy silniejsi. Naprawdę, wierzcie mi, jeszcze się odbijemy do jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze uda nam się zdobyć drużynowego mistrza Polski w Lidze Ekstra. W Ekstra Lidze, w pierwszej, jak tam kto woli nazywać. W każdym razie zdobędziemy to, co jest najważniejsze dla klubowych osiągnięć. No i zrobimy to jeszcze tym samym zespołem. Zobaczymy. Tutaj kolejna kolejka, mam nadzieję, że wkrótce. Tu akurat zawody młodzieżowe. U nas to akurat niewiele robi różnicy, ze względu na to, że większość zawodników mamy właśnie juniorskich, ale może wpuścimy tutaj zawodników, którzy nie mają zbyt wiele szans na jazdę. Eee... Chociaż może właśnie w ten sposób powinniśmy tutaj to rozegrać. Troszeczkę lepszych zawodników wystawić. A myślę, że tak zostawimy. Ewentualnie damy tutaj na przykład Romańskiego jeszcze na rezerwę, gdybyśmy potrzebowali wypróbować jakąś zmianę. No i zobaczymy, jak nasi będą sobie radzić. Zekres startuje w pierwszym biegu z zerem. Kolejnym Brucha również z zerem. Dalej Zawalnicki, też z zerem Szałkiewicz wygrywa swój bieg. Kogo zobaczymy w następnym biegu? szałkiewicz tak więc miejmy nadzieję, że on trzy punkty. No niestety dwa przywozi nadal jednak sporo. Zawalnicki. No myślę, że jemu damy szansę, niech on jeździ. Niestety z zerem. Teraz Brucha i za niego akurat spróbujemy zrobić zmianę Romański Niech pojedzie, może on zdobędzie więcej punktów. No i on z trójką na swoim koncie, tak więc nie jest źle. No i na koniec kontuzje żadnych naszych zawodników, tak więc nie mamy się czym martwić. No i tutaj zakres zdobywa dwa punkty ze względu na to, że tylko dwóch zawodników startowało w tym biegu. Zobaczymy dalej. Brucha, no, Brucha jednak będziemy tutaj zamieniać romańskim myślę, mimo wszystko. Jeden punkt i to po defekcie przeciwnika. Troszeczkę kiepsko to wygląda. No ale nic na to nie poradzimy. No Romański dobrze zaczął, ale potem już troszeczkę gorzej. Zekryst z zerem. Szokiewicz z trójką, tak więc to jest ten zawodnik, który najwięcej punktuje. Zawalnicki z dwójką na swoim koncie. Szokiewicz z trójką. Zawalnicki też z trójeczką. Także ta, ta część zawodów troszeczkę lepiej już wygląda w wykonaniu naszych zawodników. Zekryst niestety z zerem. No i Brucha, damy mu szansę, może niech pojedzie. Został akurat wykluczony. No, i cóż, niestety nic na to nie poradzę. Nie możemy żadnej zmiany zrobić. Brucha z kolejnym zerem. Zakres z jedynką. Zawanicki z zero. 3, trzy. Także mamy jednego zawodnika, który tak naprawdę napunktował bardzo dużo na konto naszego zespołu. No i dzięki temu nie zajmujemy czwartego miejsca, tylko trzecie w tych zawodach, zawodach młodzieżowych. Mnie tak jednak bardziej tutaj interesują zawody drużynowe, jeżeli chodzi o drużynowe Mistrzostwa polski, Tymczasem młodzieżowe, indywidualne Mistrzostwa Polski. Eee, które co ciekawe będą odbywać się w Doga No i zobaczymy, chociaż myślę, że nasi zawodnicy nie będą mieć tutaj okazji do startów, ale chociaż jako rezerwowi może gdzieś tam udałoby im się wystartować raz w zawodach. No tutaj już zobaczymy na jednego z naszych zawodników y w aktywnym udziale w zawodach. Zobaczymy, jak sobie będzie radził, chociaż na razie to bardzo kiepsko wygląda. Z tą jedną trójką, jedną dwójką naprawdę niewiele można było zrobić, no i w ten sposób zdobywa bardzo niewiele punktów. Max Szałkiewicz. No i nie osiąga jakiegoś spektakularnego sukcesu, niestety. Tymczasem przed nami 11. kolejka drużynowych mistrzostw Polski. Składzik pozostaje bez zmian. Myślę, że nadal będziemy tutaj Krakowiaka z Szałkiewiczem puszczać. Dalej Grzesiaka z Romańskim. No i Zawalnicki tutaj e, pojawi się w tym. Chociaż na przykład gdybyśmy jeszcze inaczej. Zawalnickiego tutaj puścili z Krakowiakiem, a Szałkiewicza dalej w tym miejscu. A, no i dalej Lubońskiego i Chojkę. E, jako juniorów, zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni tutaj w naszym zespole. Chociaż przeciwko Unitarnów może być ciężko tutaj. chojka z dwoma punktami w biegu młodzieżowym to bardzo się ceni, taki występ. Dawno nie widziany właściwie wynik. Tutaj Szałkiewicz z chojką tak więc powiedzmy, nasi najlepsi zawodnicy w tym momencie jadą. No i oni niestety przegrywają na 5-1 z przeciwnikiem. Wszystko inne będzie bardzo podobnie pewnie wyglądać. Tutaj Szałkiewicz już dwa punkty przywozi na konto naszego zespołu. Ale reszta biegów niestety wygląda bardzo podobnie. Szałkiewicz to jest, to jest jedyny zawodnik, który tutaj robi coś dla drużyny w tym momencie. Zawalnicki też dzisiaj cztery punkty, tak więc całkiem nieźle. No Szałkiewicz nie mógł się dzisiaj przełamać. Żadnej truki na swojej konto nie przywiozł. Być może był zmęczony po ostatnich indywidualnych zawodach. Eee. Tymczasem zobaczmy, kogo możemy wystawić do biegu 14. No i myślę, że to będzie Romański. A I na przykład mógłby to być Grzesiak. Myślę, że Grzesiak to byłby ten zawodnik, który powinien tutaj się pojawić. No i w biegu ostatnim pojedzie Szałkiewicz z Zawalnickim. Miejmy nadzieję, że oni tutaj jakieś 4-2 przywiozą. Niestety nie. Zawalnicki ostatni, Szałkiewicz trzeci. No i w ten sposób bardzo mocno przegrywamy kolejne spotkanie niestety. No niewiele tutaj zdobyliśmy punktów w lidze, nawet jeżeli chodzi o te małe punkty. Pieniędzy też w sumie nie za wiele. Minus 420 punktów w tym momencie na naszym koncie, jeżeli chodzi o małe punkty w tabeli. No nie wygląda to imponująco, albo nawet wprost można by powiedzieć, że wygląda to tragicznie. Ale wszystko odmieni się już w przyszłym sezonie, miejmy nadzieję, że wrócimy do jakiejś lepszej formy. Tymczasem Szałkiewicz awansuje jako drugi rezerwowy do młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Myślę, że i tak nie powalczy tam zbyt mocno. To, co ostatnio dzieje się wewnętrznie w zespole, no na pewno bardzo mocno go też demotywuje do, do jazdy w zawodach indywidualnych. No ale zobaczymy. Tutaj może coś się jeszcze zmieni w tym biegu, w tym spotkaniu ligowym. Tak więc wybieramy skład na ten bieg, na ten mecz. Co ja mam z tym biegiem? Wybieramy skład na ten mecz wyjazdowy. No, jakby tutaj Krakowiaka z Zawanickim. Nadal myślę, że spróbujemy właśnie takiego połączenia par. Romański z Grzesiakiem. Szałkiewicz jako piąty zawodnik. No i nasi juniorzy, a więc Chojka i Luboński. Zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się troszeczkę mocniej powalczyć niż we wszystkich innych zawodach, ale na razie wygląda to bardzo tragicznie. Tutaj 4-2. A to ze względu na to, że to Szałkiewicz jechał w tym biegu. No i to on właśnie zdobył te dwa punkty na swoje konto. Tutaj w tym biegu również pojedzie, ale zdobywa tylko jeden punkt. Dalej, Krakowiak też bardzo mało się punktuje, trzy punkty, ale to tylko ze względu na to, że ktoś te jedynki musi zbierać. Czałkiewicz w sumie bardzo podobnie, Romański też z jedną dwójką na swoim koncie. Tutaj Zawalnicki z dwoma punktami też na swoim koncie, tak więc troszeczkę przebudził się ten zawodnik. Hmm. Krakowiak również z dwójką na swoim koncie, także mamy czterech zawodników, którzy mieli dzisiaj dwójki na koncie. No i to będą ci zawodnicy, którzy pojawią się w biegach nominowanych. Tak więc na bieg 14 pojedzie, bieg, e, pojedzie Sebastian Romański. Już mi się dzisiaj wszystko myli. Mariusz Zawalnicki jako drugi zawodnik, no i w biegu 15 Krakowiak wraz z Maksem Szałkiewiczem. Zobaczmy jak poradzą sobie w tych biegach. Tutaj remisowo 3-3 po defekcie Larsena. No i w ostatnim przegrywamy 5-1 naszej teoretycznie najmocniejszej pary, a więc Szałkiewicz Krakowiak. No i kolejne przegrane zawody 69 do 21. Musimy bardzo mocno trzymać kciuki na to, żeby odwróciły się losy naszego zespołu. A cóż, może tutaj jeszcze uda się coś odjechać w kolejnych zawodach, ale już powiem szczerze, troszeczkę straciłem nadzieję na ten sezon. Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w niezłym wykonaniu, jeżeli chodzi o Szałkiewicza, na razie z kompletem punktów na swoim koncie. Troszeczkę się chyba ten zawodnik zdenerwował, że nawet Grzesiak zaczął punktować, tutaj trzy punkty przywiózł na swoje konto. Zobaczymy, jak Szałkiewicz z kompletem punktów dzisiaj wyjedzie z Tarnowa, także on wygra chyba te zawody dzisiejsze więc zajmuje pierwsze miejsce w tych indywidualnych mistrzostwach Małopolski, tak więc bardzo dobry występ tego zawodnika no i miejmy nadzieję, że Lidze też będzie tak punktował niezmiennie tymczasem Nice Cup w Krośnie czterech naszych zawodników będzie startować niestety w bardzo niskich formach, chociaż Romański i Hojka nieźle sobie radzą, Brucha i Zekryst, no kiepsko raczej Luboński niestety nie startuje Myślę, że Luboński spokojnie mógłby tutaj wejść w miejsce Zekryca czy, e, czy Bruchy, no i zdobyłby więcej punktów niż oni. Tymczasem najlepiej punktującymi zawodnikami tutaj na tych zawodach jest właśnie Romański i Hojka z naszego zespołu. I być może to między nimi będzie się rozgrywać e, miejsce pierwsze. Niestety tutaj widzę, że Bromirski jeszcze ma więcej punktów niż nasi zawodnicy. Tak więc chyba jednak skończy się tak, że nasi zawodnicy zajmą drugie, trzecie miejsce. No i na ten moment zajmują właśnie drugie trzecie miejsce, Romański na drugim miejscu, i na trzecim, po biegu między nimi, a zwycięstwem jest Mikołaj Bromirski z włókniarza Częstochowa. No i trzynasta runda zasadnicza drużynowych mistrzostw Polski. Zobaczymy, kto tym razem będzie naszym rywalem i jak mocno uda udajemy się nas pobić w tych zawodach. Nadal będę tutaj ten promował tą parę krakowiec zawalnicki. Może powinienem tutaj zrobić taką małą zmianę romańskiego z Szałkiewiczem puścić e, A.Wincentego tego Grzesiaka w tym miejscu. No i Chojka Luboński. Zobaczymy czy coś tutaj się zmieni w meczu z Rabiczem. W pierwszym biegu już 4-2 tylko przegrywamy, tak więc dobry start. Gorzej w biegu juniorskim. Dalej Szałkiewicz tutaj dwa punkty również na swoim koncie. Szałkiewicz i Krakowek w tym momencie po dwa punkty. Grzesiak też dwa punkty na swoim koncie. Tak więc wcale to aż tak źle... Z indywidualnych dorobków punktowych nie wygląda z naszej strony. Szałkiewicz z trójką na swoim koncie. To no tutaj Grzesiak z chojką trochę gorzej. No i Krakowiak Zawalnicki wygrywają bieg na 4-2 po tym jak został wykluczony zawodnik naszego przeciwnika. Kontuzjowanie romański został wykluczony i Kontuzji doznał. No cóż, to, to nie jest jakaś dobra decyzja. Ale to nie jest jakaś dobra wiadomość dla naszego zespołu. Bo to jeden przecież z naszych podstawowych zawodników. Chociaż nie punktował dzisiaj zbyt dużo. Może odczuwał jakieś bóle już wcześniej i, i po prostu przez chwilę poczuł mocniejszy ból i musiał upaść na tor. No nie wiemy tego tak naprawdę. Szałkiewicz dzisiaj mocno punktuje. Krakowiak też dzisiaj nieźle sobie radzi. No tutaj trochę gorzej już w tym starcie, ale nadal ma tyle samo... Aha, no tak, zapomniałem, że Romańskiego muszę tutaj wymieniać. No tak czy inaczej niewiele by nam to zmieniło prawdopodobnie. A przed nami biegi nominowane, no i w biegu 15 pojedzie oczywiście Szałkiewicz z Krakowiakiem, a w biegu 14 no, szukajmy partnera dla Wincentego Grzesiaka, bo bardzo ciężko tutaj z tych zawodników coś dobrać. Myślę, że Zawalnickiego wyślemy właśnie tutaj do tego boju. No i do biegu 15, tak jak wcześniej mówiłem, Szałkiewicz z Krakowiakiem, mamy nadzieję, że oni coś tutaj zapunktują. Niestety nawet Krakowiak wyprzedza jeszcze Szałkiewicza, który miał dosyć wolny bieg, moim zdaniem, jak na swoje możliwości. No i spotkanie przegrywamy 65 do 25. No nie wygląda to zbyt optymistycznie, mimo wszystko będę jeszcze o to wszystko walczył tutaj, o ten zespół, o ten skład, o tych naszych zawodników i o widzów, którzy chcą przychodzić jeszcze na te mecze i oglądać te zawody, bo bardzo mocno jeszcze trzymają kciuki za nasz zespół i bardzo chcą oglądać sukcesy drużynowe i indywidualne zawodników naszych, no i całego zespołu. A ja wam podziękuję już na ten odcinek. Faktycznie tutaj jest dużo problemów w tym momencie w klubie i to od całkiem dawna, ale będziemy o to wszystko jeszcze walczyć. Naprawdę nie ma się co poddawać. Trzeba to wszystko jakoś przeżyć. Klub nie upadnie. Będziemy walczyć do samego końca. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Możecie zostawić łapkę w górę, łapkę w dół. Łapka w dół oczywiście z komentarzem. No i do usłyszenia następnym razem. Będziemy walczyć jeszcze o być może o jakieś punkty w lidze. Będzie ostatnia możliwość. Na razie. Cześć.